Witam, cześć, dzień dobry i wesołych świąt. Z tej strony Freaks, a dzisiaj polecimy sobie F2H Banshee, które zostało w ostatnim patchu bodajże przesunięte na 7.7 i nagle stał się z tego całkiem przyjemny samolot. Wcześniej Banshee było najgorszym ze swoich braci, ponieważ te wszystkie F9 F2, F9 F5 i F2H były skawalone na BR-ze 8.0. A teraz przesunęli właśnie F2H, czyli pierwszy z tych samolotów, na 7.7 i naprawdę służy to temu samolotowi. Paradoksalnie największym naszym rywalem jest oprócz ME-163, tak, które to jest jakby w ogóle inna kategoria, to naszym największym rywalem jest SU-11, które jest nadal na 7.0 z jakiegoś powodu. Banshee, jakie jest, każdy widzi. Dosyć szybkie, całkiem zwrotne, nie skręca najgorzej, natomiast to z tej pierwszej cechy będziemy głównie korzystać. Posiada 4 działka AN-M3 w nosie. No i właśnie z tymi działkami chyba jest największy problem, ponieważ dostały one nerfa jakieś chyba 2 patche temu. No i jednak to są 4 dwudziestki, a kurczę, nie czuć tego. Naprawdę tego nie czuć, trzeba czasem władować przeciwnika sporo ołowiu, żeby on to w ogóle poczuł. A teraz pokażę wam, jak wygląda gra, kiedy traficie na Aptier. A więc, ME-163, siada wam na ogon, co robicie? Po pierwsze przyspieszamy do jakichś 7-8 stów, bo wbrew pozorom ME-163 nie jest aż taki zwrotny przy dużych prędkościach, naprawdę on się blokuje. No i moją nadzieją jest obecnie po pierwsze zmarnować jak najwięcej jego paliwa, a po drugie przyciągnąć go jak najbliżej moich teammate'ów. No, niestety to się nie uda, ale uda się co innego, ale to za chwilę zobaczycie. W tym momencie, jak widzicie, po prostu staram się robić minimalne skręty, tylko żeby po prostu uniknąć nosa ME-163, który jest dużo zwrotniejszy ode mnie, ale widzicie, że przy tej prędkości ciężko jest tym samolotem wycelować. Faktem, który zmusza mnie do zmiany taktyki, jest ten Ouragan, który jest za ME-163. No i w tym momencie, jak widzicie, decyduje się na ostry zakręt w jedną ze stron, a ME-163 decyduje się podążyć za mną i jego skrzydło mówi chrup. ME-163 powinno skończyć w ładnej eksplozji, niestety to War Thunder i on na spokojnie może dolecieć do bazy. Potem przez dobre 3 minuty goniony byłem przez pół pozostałego przy życiu zespołu przeciwnika, no i tylko po to, żeby zestrzelili mnie, jeden się we mnie władował, a drugi władował się w ziemię. No i tak to wyglądało. W następnej bitwie będzie troszeczkę ciekawiej, naszym przeciwnikiem też będą Messerschmitty. Na szczęście tym razem 262. No i tak naprawdę z M262 możemy robić co nam się żywnie podoba, a nawet na końcu mamy przykład, może nie że niespotykanej, ale bardzo rzadko spotykanej w waleczności w War Thunderze. A więc nacieramy cały czas góra-dół, ponieważ ME-262 może pomarzyć o mojej ilości ciągu. Sea Venom nas wykręci, ale również jeżeli chodzi o prędkość w prostej linii, to będzie troszeczkę niedomagał. No i co? Po prostu ponawiamy ataki góra-dół i moim największym zmartwieniem jest to, że te działka jednak nie działają tak, jak działać powinny. No i to, że przy większych prędkościach również ogon zapomina, jak się ogonuje, ale to tam naprawdę rzeczy do przeżycia. Jeżeli nie będziecie jakoś głupio zakręcać Banshee, to tak naprawdę przez bardzo duży procent bitwy będziecie w ofensywie, gdyż będziecie mieli możliwość ataku samolotów przeciwnika, a one nie za bardzo będą miały jak was zaatakować. No tym bardziej, że obecnie widzicie, że ten ME-262 absolutnie mi nie ucieknie. Trafiłem mu w pilota, bo ten samolot jeszcze, powiedzmy, można by zaklasyfikować jako używany, ale zdatny do sprzedaży, natomiast chyba pilot dostał, no i niestety przygoda tego gracza się zakończyła. SK-60
SK-60 wydaje mi się, że jest delikatnie zwrotniejsza od Banshee, natomiast nie może z nią rywalizować w kwestii ciągu, takie ja przynajmniej mam wrażenie. Natomiast nawet jeżeli jest delikatnie zwrotniejsza, to z pomocą przyjaźni, klap i hamulca aerodynamicznego uważam, że będę w stanie ją wykręcić. No tak jak teraz widzicie, pomaga mi również oprócz tych trzech rzeczy też to, że SK-60 załadowuje jej się wizja tunelowa i atakuje F-80. Pro tip, jeżeli chcecie delfinkować i latać góra-dół, to spójrzcie najpierw za was i sprawdźcie, że na pewno przeciwnik nie jest centralnie za wami, ponieważ nie jest to zbyt efektywna forma uników przy takim położeniu was względem przeciwnika. No jak widzicie, ta SK-60 absolutnie, ona ma mnie gdzieś, ona nie jest zainteresowana tym, że na niej siedzę, teraz dopiero nagle zaczyna walkę pionową. Natomiast, no tak jak mówię, po pierwsze jest uszkodzona, po drugie jeżeli chodzi o ciąg, nie ma startu do Banshee, jest zbyt gruba, jeszcze obciążona tymi swoimi trzydziestkami w gondolach, no i robi jedyną pozostałą rzecz, idzie na czołówkę, nie ma zbyt wiele do stracenia, bo zaraz ja podlatuję i ją podpalam. Generalnie te działka powinny ją rozsypać w tej serii, no ale tylko ją podpalają. No ale to niech pozostanie tym testamentem do braku mocy tych ANM-trójek, do których zostało mi obecnie 100 pocisków. Stwierdziłem, że powinienem się przeładować, ale życie byłoby nudne, gdybyśmy zawsze robili to, co powinniśmy zrobić. Także idziemy na highlighta. Także mamy 25 strzałów, tragiczne działka i trzech przeciwników do rozwalenia. Good luck. No i nacieramy. Arado atakuje. Nie będę tutaj się z nim strzelał, bo czołówka to tylko marnowanie pocisków. Wchodzimy w walkę. Tutaj to na razie nie przejmuję się tym M262, ponieważ jest to wersja U1, czyli no nie najzwrotniejszy z Messerschmittów. Arado się mi wystawia. Szybka seryjka. I akurat tutaj byłem zdziwiony, no ale bardzo dobrze, bo bardzo małym nakładem pocisków udało mi się rozwalić jednego z tych gości. M262 jest za mną, no ale tak naprawdę to tylko M262, tak w Banshee jaskółek nie powinniście się bać absolutnie, bo ponieważ wchodzimy w nim w walkę i jeżeli ta walka się chociaż trochę przeciągnie, to Banshee wyjdzie z niej zwycięsko. A nawet jeżeli nie chcecie wchodzić w taką walkę energetyczną, to w taki stricte dogfight również macie sposoby, żeby wyjść z niego obronną ręką. Na przykład teraz macie hamulec aerodynamiczny, który pozwala wam zostać za samolotem przeciwnika. M262 takiego cuda nie posiada. Jak widzicie, M262 dostał kolejną serią. Przelatuje mi przez nos cały czas. Gdybym miał więcej amunicji, gościu już tak naprawdę pewnie by gryzł glebę, ale chcę tutaj trafić go jak najlepiej. Kolejne trafienie i już tutaj liczyłem na to, że zaliczy brzuskę, ale niestety pan Chino 1 nadal leci. I to mnie martwi, ponieważ nie chcę, żeby doleciał do bazy. Kolejne trafienie, myślałem, że się rozbije on, ale już... No niestety nie będę tutaj zakręcał, to znaczy teraz chcę się do niego dokręcić, ale nie dogonię go przed jego lotniskiem, które nie jest wcale aż tak daleko. No i mój priorytet teraz pada na Tu-14, która na mnie naciera. Ja mam 16 pocisków, jak widzicie, ale wierzę w swoje szczęście. Także odciągnąłem tą Tu-14 od lotniska. Wierzę w swoje szczęście. No i cóż, szczęście podobno sprzyja lepszym. I gra bez farta nic nie warta, także trzymajcie kciuki. I nie trafiam, ale Tu-14 rozwiązuje ten problem za mnie. No i wracamy się do bazy.
Attacker i Tu-4 w międzyczasie spadają, no i zostawiają mnie sam na sam z panem Chino 1, z którym już wcześniej wygrałem walkę. Pan Chino 1 myślałem, że będzie latał dookoła swojego lotniska, gdyż byłaby to teoretycznie mądrzejsza rzecz do roboty, ponieważ wygrywa na punkty, ale udało mi się na szczęście wiadomościami na czacie podnieść jego poziom świadomości moralnej i ostatecznie zachęcić go do walki. A więc, ostateczne starcie. Od razu powiem wam, że wynik tej walki jest przesądzony praktycznie ze startu, o ile ja czegoś konkretnie nie spierniczę. Z prostego powodu, że jeżeli nawet piloci są na takim samym poziomie, w co wątpię, to różnicą są samoloty. A tutaj mój samolot jest bezsprzecznie dominującym w tym akurat pojedynku. Mogę sobie pozwolić na dosłownie co tylko mi się podoba. Mogę kręcić dookoła tego Me-262 kółka. W dodatku to jest Me-262 ten U1, który ma pełno ołowiu w nosie, co wcale nie sprawia, że właściwości lotne tego samolotu się poprawiają. No a Banshee może i nie ma świetnych działek, ale jeżeli władujecie wystarczająco dużo ołowiu w przeciwnika, to w końcu obciążycie go na tyle, że będzie musiał spaść. Czasem również należy zastosować tak zwaną dawkę przypominającą. No i voilà. Tym razem nie dam temu Me-262 uciec. Także generalnie powiem wam, Banshee stał się naprawdę przyjemnym samolocikiem. Podejrzewam, że nastąpi teraz spory wysyp pilotów chcących się nim przelecieć na tym nowym BR-ze. Mogę tylko pochwalić taką decyzję i polecić, że Banshee naprawdę nic tylko braci latacz, naprawdę stał się bardzo przyjemnym latadłem, tak zwanym, że tak mi się powiedziało. Dobra, kończę z tym głupim językiem i żegnam was, życzę miłego Sylwestra i do usłyszenia.